Ulala, ulala, dziś będzie o błędziorach. Ulala! 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 Postanowiłam, że nagram dla Was takiego vloga. Z tego względu, żeby czuć się uczciwą sama ze sobą wobec Was. Bo ja ciągle słyszę o tym, jak to Joasia z Green Canoe jest idealna i jak ja wszystko, czego się nie dotknę, idealnie robię. Kochani, nie jest tak. Ja również się mylę i zaliczyłam w swoim życiu takie błędy wnętrzarskie, wtopy, mówiąc kolokwialnie. I chcę Wam o tych trzech takich, które mnie najbardziej bolą, dziś właśnie opowiedzieć, bo być może dla kogoś z Was będzie to cenną wskazówką. Pierwszy mój błąd jest związany z naszą przestrzenią prywatną, dokładnie z tym domem, z tym miejscem. Kiedy kupowaliśmy go z mężem i w ogóle sobie wymyślaliśmy, jaki tu ma być klimat, w czym my będziemy się dobrze czuli, postanowiliśmy na początku, że to będzie taki klimat bardzo mocno klasycyzujący, nawet lekko taki chylący się ku rustykalnemu. Bardzo szybko z tego zrezygnowaliśmy, ale też z bólem i właśnie opowiem Wam dlaczego. To był błąd polegający na tym, że główne elementy wnętrza osadziłam w konkretnym, bardzo nacechowanym stylu. Pamiętacie, ja Wam wiele razy mówię o tym, że jeżeli komponujesz własną przestrzeń, to główne elementy tej przestrzeni oprzyj na zasadzie neutralności. Czyli kup takie rzeczy, które są piękne, świetne jakościowo, ale które jednak są neutralne, że jak zechcesz zmienić styl wnętrza, to nie będziesz musiał wymieniać wszystkich mebli, tak? Bo te, które masz, będą w miarę pasowały do tego nowego stylu. Przy tej naszej pierwszej aranżacji i stylu domu mieliśmy meble, które były bardzo nacechowane właśnie tym stylem klasycznym, wręcz gdzieś tak zahaczały o styl shabby, o romantyczne. Na przykład mieliśmy, nie wiem, ławę, która miała gięte nóżki albo bardzo klasyczną sofę. No i później, jak nam się wymarzyły jednak bardziej stonowane przestrzenie tutaj i gdzieś chcieliśmy, żeby to wnętrze było dużo bardziej proste. Bardzo szybko się okazało, że nie czujemy się obydwoje dobrze właśnie w tych takich sielskich klimatach. No to pojawił się problem, bo trzeba było wszystko wymieniać i jak się domyślacie, to były dość duże koszty. Teraz jak kupowaliśmy właśnie meble do tego stanu obecnego, to tak je zorganizowaliśmy, że jak kiedyś nam się zechce coś zmienić, to my te meble spokojnie wykorzystamy. No ale błąd został przeze mnie zresztą popełniony. Drugi, słuchajcie, błąd też był popełniany wiele, wiele lat temu na przestrzeni prywatnej. I to jest też temat, który też wielokroć już, nawet chyba na live'ach na Instagramie, opowiadałam Wam o nim. Temat dotyczący miejsca, usytuowania, oświetlenia po pierwsze i kontaktów po drugie. Bardzo często jak kupujemy mieszkanie nowe, tudzież kupujemy z rynku wtórnego, trochę nie zastanawiamy się nad tym aspektem, gdzie będą umiejscowione punkty świetlne i gdzie będą umiejscowione kontakty. I ja też, słuchajcie, o tym nie pomyślałam właśnie przy takiej naszej pierwszej inwestycji, to było mieszkanie. Źle rozplanowałam tak naprawdę te punkty świetlne, czyli na przykład mieliśmy taką dużą wyspę, nad którą nie było oświetlenia. Oświetlenie było metr obok, czyli nie było ani nad szafkami, albo w pobliżu szafek, gdzie wygodnie było mi na tej płaszczyźnie właśnie kuchennej pracować. Nie była ta płaszczyzna oświetlona odgórnie. Tak naprawdę to światło padało po prostu na podłogę, bez sensu zupełnie. To samo z gniazdkami. Jak już odebraliśmy to mieszkanie, no i myśleliśmy sobie, wiadomo, jako młodzi jeszcze ludzie wtedy bardzo, gdzie, jakie meble mają stać, jak to ma wyglądać, nie przewidzieliśmy na przykład miejsca do pracy. No tak sobie myśleliśmy, że ten biurko będzie tu, a może tu. No i potem było oczywiście problem, jak się domyślacie, i przedłużacze przy ścianie gdzieś się ciągnące, bo nie było w tym miejscu gniazdka, a wiadomo, komputer bez prądu raczej długo nie podziała. I ten aspekt właśnie gniazdek i punktów świetlnych to jest w ogóle pierwsza rzecz, o której ja teraz myślę w aspekcie naszego studia projektowego, jak pracuję z klientem. Najpierw określamy funkcję, gdzie, jakie miejsce danej przestrzeni będzie pełniło jaką konkretną funkcję i później do tej funkcji dostosowujemy właśnie punkty świetlne, wszelkiego rodzaju elektrykę, gniazdka, tak żeby korzystanie z danej przestrzeni było bardzo komfortowe. No i ostatni błąd, o którym chcę Wam opowiedzieć, właściwie to nie błąd, ale takie moje przemyślenie, prywatne przemyślenie i też będzie dotyczyło tej przestrzeni. Są dwa systemy jakby organizowania wnętrz. Jedni ludzie biorą kredyt, jeśli nie stać ich, żeby na raz wszystko robić, i robią rzeczywiście własny dom czy mieszkanie na raz, czyli powiedzmy, że trwa to 3 miesiące, ale mają od początku do końca zrobione wnętrze. Wchodzą do pięknego, czyściutkiego, zrobionego domu. Jest druga opcja, którą my zastosowaliśmy, że robi się coś partiami przez dłuższy okres czasu z danych środków, które się ma, czyli powiedzmy nie sięgając po kredyt, ale rozciąga to się, na przykład, że nie wiem, trwa to wszystko 4 lata, tak, że robimy partiami dane tam przestrzenie. I powiem Wam szczerze, że po moich doświadczeniach i przeżycia tego długotrwałego, ciągłego dziubdziania, jak ja to mówię we wnętrzach, jednak wybrałabym dziś pierwszą opcję, czyli raczej zdecydowałabym się, jeżeli nie miałabym takich możliwości, na kredyt i po prostu zrobienie wnętrza na raz i później tylko systematycznie oczywiście spłacałabym sobie te raty, ale żyłabym w takim pełnym komforcie z używania skończonego, od początku do końca skończonego wnętrza, aniżeli tą drugą opcję, czyli właśnie robienia czegoś na raty w bardzo długim okresie czasu, bo okazuje się, kochani, że jest to po prostu bardzo męczące i to dla całej rodziny. Żyje się w takim ciągłym poczuciu stresu lekkiego. Nie wiem, naprawdę ja nie znam, słuchajcie, wśród różnych naszych znajomych osób, które twierdziłyby, że uwielbiają remonty. Być może moi widzowie są tacy, być może tutaj po drugiej stronie znajdę kogoś takiego z Was, napiszcie koniecznie, jeśli lubicie etap remontu w domu, czy takich prac, gdzie jest cekol na ścianach i 100 tysięcy różnych rzeczy. Raczej większość z nas chce mieć to po prostu już za sobą i nie przeżywać tego dalej. Postanowiłam opowiedzieć o tej kwestii, bo być może Wy jesteście na etapie właśnie kupienia mieszkania, swojego być może pierwszego albo domu, no i właśnie zastanawiacie się, jak to rozwiązać, jaką opcję wybrać, czy właśnie tą pierwszą, że robimy raz, a dobrze, nawet jeśli jest to związane właśnie z wzięciem linii kredytowej, czy raczej wybieramy tą drugą opcję takiego długotrwałego robienia po kolei czegoś. Moje zdanie na ten temat, po iluś latach mieszkania tutaj i właśnie tej drugiej opcji, jest takie, że dziś wybrałabym tą pierwszą i nie stresowała się jednak tymi licznymi pracami, które tutaj u nas były. Bardzo jestem ciekawa, czy Wy również takie mieliście, czy przeżyliście również, albo podjęliście takie decyzje, które właśnie później uznaliście, że nie były koniecznie dobre. Koniecznie nam napiszcie pod spodem. Mam nadzieję, że te lekcje moje, które ja sama przerobiłam na sobie, dla Was staną się inspiracją, może dzisiaj nie, ale takim tematem do przemyślenia. Jeżeli jesteście na początku swojej drogi z tematyką wnętrzarską, jeżeli budujecie właśnie te przestrzenie, to pamiętajcie o tym, żeby po pierwsze dobrać główną bazę, czyli w postaci jakichś głównych elementów wnętrza czy głównych mebli, neutralną. Po drugie, bardzo sobie przemyśleć aspekt punktów świetlnych i elektryki gniazdek. I po trzecie, warto przemyśleć, jaką formę finansowania i okres czasu sobie wyznaczamy na zbudowanie danej przestrzeni. Trzymam bardzo mocno za Was kciuki, dziękuję za dziś, my się jak zwykle widzimy za kilka dni. Jeżeli ten odcinek Wam się do czegoś przydał albo po prostu się spodobał, to kciukaszki poproszę. Do usłyszenia!